A dlaczego tak agresywnie atakowałeś bądź atakujesz XTB? I pytam to zupełnie jako laik. No zrobili i uważam, że tutaj polski system się do tego dobrze nie przygotował, bo jednak dostali 9,9 miliona kary za asymetryczną dewiację. Czyli w momencie, kiedy zawierasz transakcję, to jest jakiś czas pomiędzy zawarciem transakcji a zmianą kursu na rynku, nie? Jakiś przeskok. W momencie, kiedy ty zawierasz transakcję, idzie to do serwera, który sprawdza, że taka cena jest i ją koryguje. Albo w górę, albo w dół, nie? Albo przeciwko tobie, albo na twoją korzyść. Zawsze korekta była, jeśli była na twoją niekorzyść, a jak była na twoją korzyść, to już ci tego nie dawali. Co powodowało, że statystycznie w długim terminie firma uzyskiwała znacznie większe przychody. No i instytucje powinny nie dość, że ukarać, to tak jak w Stanach Zjednoczonych SEC, zobowiązać spółkę, bo były podobne sprawy w Stanach, do tego, żeby zrekompensowała swoim klientom poniesione straty.